malowniczo położonym amfiteatrze w Słupcy w Wielkopolsce po raz 11 spotkali się mieszkańcy miasta i okolic na festynie folkloru zorganizowanym przez Unię Nadwarciańską, Urząd Miejski w Słupcy oraz Starostwo Powiatowe pod honorowym patronatem posła na Sejm i ministra Eugeniusza Grzeszczaka z Polskiego Stronnictwa Ludowego. W tym roku po raz pierwszy do programu festynu wprowadzono Mistrzostwa Powiatu Słupeckiego w grillowaniu. O puchar sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Eugeniusza Grzeszczaka walczyło kilkanaście zespołów zawodników z Wielkopolski przygotowujących grillowaną wołowinę z najlepszej sztuki polskiego mięsa, sałatkę i dodatki. Każdą z gotowych potraw próbowało jury pod przewodnictwem ministra Grzeszczaka. Podczas festynu swoje produkty zaprezentowało kilkanaście firm i instytucji regionu słupeckiego, pokazując pracę rękodzieła ludowego, produkty regionalne, a publiczności swój repertuar prezentowały zespoły ludowe. Dobrą frekwencję miało stanowisko, w którym można było bezpłatnie zbadać ciśnienie krwi i zawartość w niej cukru. Minister Grzeszczak na kilka tygodni przed wyborami był wyraźnie zadowolony z wyniku. Jakie ciśnienie krwi miał konferencjer festynu Sławomir Papiera, tego nie wiadomo, bo musiał szybko wracać na scenę. W trakcie pomiaru ciśnienia, a na scenę zapraszam pana starostę. Minister Grzeszczak, który zabiega o głosy wyborców powiatu słupeckiego, był przed laty jednym z pomysłodawców festynu folkloru. Nasi kandydaci poszli wśród ludzi. W czasie weekendu, w dzisiejszą sobotę, jutro w niedzielę, tak w Wielkopolsce, jak i w innych regionach kraju spotykamy się. Na choćby tutaj dziś spotkania z folklorem, które mają swoją tradycję. Nie organizujemy ich z okazji wyborów, tak jak inne partie polityczne. Te spotkania już są 11, więc 11 lat temu jako Polskie Stronnictwo Ludowe, sam jako prezes zarządu powiatowego zainicjowałem i kontynuowałem te wielkie wydarzenie kulturalne, które ma swój wymiar, widzimy już w tej chwili, ponadpowiatowy, regionalny. W grillowaniu organizatorem imprezy tej grillowej... Kandydaci na parlamentarzystów z Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy się urodzili tutaj. Tutaj żyją, tu się wychowali, tu wykształcili, tu pracują. Pracują oczywiście na różnych poziomach, jeżeli w demokratycznych wyborach uzyskują mandat zaufania, pracują w Warszawie, ale nie zapominają skąd wyszli, skąd pochodzą, bowiem tu wracają. Czyli te spotkania mają kapitalny wymiar i taka kampania daje prawdziwe, pozytywne owoce w postaci rozmowy z ludźmi, bowiem człowiek jest najważniejszy, to mówimy w naszym programie. Polskie Stronnictwo Ludowe w Wielkopolsce od lat może liczyć na stałe i mocne poparcie mieszkańców regionu. W tej kadencji PSL ma w regionie 5 parlamentarzystów, ale ludowcy liczą na lepszy wynik w dniu wyborów, 9 października. Moim zdaniem będzie wynik znacznie lepszy. Planujemy progres gdzieś 4 mandatów. W związku z tym sądzę, że 9 mandatów z Wielkopolski będzie reprezentować ten region w parlamencie pod szyldami Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kulminacją słupeckiego festynu folkloru był koncert Krzysztofa Krawczyka z zespołem, ale wcześniej zwycięzcy mistrzostw w grillowaniu odebrali od ministra Eugeniusza Grzeszczaka okazałe pamiątkowe puchary za najsmaczniej wysmażoną i najładniej podaną wołowinę.